Jesteśmy na Politechnice Koszalińskiej. Odbywa się tutaj ostatni etap Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego, który odbył się co prawda już w dniach 14-15 listopada. Natomiast ze względu na to, że jest on zrealizowany w dobie pandemii, nie mieliśmy fizycznie tutaj zawodników i teraz wszystkim zawodnikom nagrody, wyróżnienia, medale, dyplomy należy przesłać. Mamy do zrealizowania ponad 80 przesyłek, część już została zrealizowana. W tym tygodniu zrealizujemy resztę przesyłek. Tutaj dzięki Politechnice Koszalińskiej mamy taką możliwość, że te przesyłki są realizowane właśnie z pomocą Politechniki Koszalińskiej. Zgodnie z regulaminem uczestnicy byli nagradzani miejscami od 1 do 3 oraz wyróżnieniami. Taki zawodnik otrzymuje dyplom, medal i za pierwsze miejsce według regulaminu przysługuje nagroda rzeczowa. W przypadku wyróżnienia jest to tylko dyplom bez medalu, natomiast tutaj wszyscy uczestnicy, którzy dostają wyróżnienia czy dyplomy, otrzymują również pamiątkową naklejkę z plakatem 9. Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego. Wśród zawodników, którzy startowali na naszym festiwalu, byli również zawodnicy z zagranicy. Między innymi tutaj wystartował dosyć licznie klub modelarski z Białorusi. Dosyć licznie też otrzymali nagrody. Te nagrody właśnie będziemy za chwileczkę pakować. I dodatkowo też w formie takiego wsparcia chcemy dla klubu już jako Koszaliński Pluton Modelarski. Dodatkowo ufundowaliśmy też narzędzia modelarskie, które nie są nagrodą, a są takim naszym dodatkiem do tej nagrody.